Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie w ramach programu W ogniu pytań z Fundacją Sapere Aude. Moim dzisiejszym gościem jest pan Michał Bobowiec, wrocławski samorządowiec. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Chciałabym porozmawiać dzisiaj o dobroczynności. Jest to temat niezwykle istotny, cały czas aktualny, szczególnie w kontekście wydarzeń, które niedawno miały miejsce w Polsce. Więc tak na początku zadam pytanie, myślę, retoryczne, ale czym jest ta dobroczynność i czy warto w ogóle pomagać? Tak, zdecydowanie tak. Warto pomagać. Niesienie pomocy jest określeniem elementarnego człowieczeństwa i zdecydowanie warto pomagać. A szczególnie w takich sytuacjach, jak w tej chwili dzieją się, jakie w tej chwili dzieją się za wschodnią granicą Polski. Dramatyczne wydarzenia, dramatyczna wojna na Ukrainie spowodowała eksodus ogromnej ilości mieszkańców Ukrainy. I jestem absolutnie pozytywnie zaskoczony postawą naszego społeczeństwa, że prawie 3 miliony osób z Ukrainy zostało przyjętych tak naprawdę do naszych domów. To jest piękne, to jest naprawdę piękne. I tak, można być dumnym z tego, że się jest Polakiem w takiej sytuacji, kiedy widzimy, jak bardzo nasze domy i nasze serca są otwarte. Zdecydowanie warto pomagać. Tak, właśnie mnóstwo osób musiało uciekać przed wojną. Wrocław też jest jednym z najbardziej tutaj miast, które przyjęło najwięcej uchodźców właśnie uciekających przed wojną. No i oni przyjeżdżają tutaj do prywatnych domów różnych osób. Są oni przyjmowani, jest im udzielana pomoc i właśnie o to chciałabym zapytać, bo wiem, że również pan przyjął do swojego domostwa rodziny, osoby, które właśnie uciekły przed wojną i chciałabym dopytać, jak to wyglądało? Przyjęliśmy razem, to znaczy cała rodzina. Rodzina. Przyjęliśmy razem w sumie 12 osób z Ukrainy. Przyjęliśmy 4 mamy z dziećmi. Jest to ogromne przeżycie. Jednak jest istotna różnica w sposobie zachowania, w sposobie postępowania, w takim zachowaniu zwyczajnie codziennym. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Trzeba taką pomoc okazywać i też bardzo fajne jest to, bo nasza pomoc nie skończyła się tylko na umożliwieniu spania, umycia się czy najedzenia. Pomogliśmy bardzo zdobyć niezbędne dokumenty, czyli też numery PESEL. Wszystkie dzieci właściwie chodzą już do szkół. Poza jedną osobą to już wszystkie praktycznie pracują, także w dużym stopniu to już przez te 2 miesiące, bo pierwszą rodzinę mieliśmy w ostatnim dniu lutego już w naszym domu, więc pomogliśmy także bardzo się tutaj usamodzielnić. Daj Boże, żeby wojna się skończyła jak najszybciej, ale jestem głęboko przekonany, że spora część tych uchodźców już nie wróci do swoich domów. Zresztą tych domów już nie ma, tak? Też można sobie zadać pytanie, gdzie mieliby wracać. Jestem przekonany, że istotna część tych uchodźców z Ukrainy pozostanie w Polsce, we Wrocławiu. Także też to, jak na samym początku okazaliśmy właśnie dobre serce, też to będzie rzutowało potem na dalszą współpracę, współmieszkanie w naszym mieście. Tak. I jakie były reakcje tych osób? Jak one się też zapatrują na tę sytuację? Bo tutaj jest mowa o tym, że angażują się, pracują, dzieci chodzą do szkół. Jaka jest ich perspektywa? Jak oni się tutaj odnoszą w stosunku do tej sytuacji? Reakcje osób były bardzo, powiedziałbym, sinusoidalne. Od płaczu i głębokiego wzruszenia, też po normalne reakcje takie jak ludzki śmiech, jak jakiś zwykły sposób odreagowania. 8 marca kupiliśmy kwiaty wszystkim paniom i też były wzruszone z takiego bardzo prostego gestu. Reakcje też były troszkę związane ze zdziwieniem. Opowiem krótką historię o moim ulubionym kubeczku do kawy, w którym codziennie rano pijam sobie kawę i któregoś razu zobaczyłem, jak jedna z pań w moim ulubionym kubeczku do kawy ucierała majonez z czosnkiem jako sos do sałatki. I pytam się, Ola, ale dlaczego w tym kubeczku? No tak stajała, tak wzięła. No i także też są takie zdziwienia, bo no przecież był kubeczek, to dlaczego nie w tym? Tak? Mamy tu jakieś swoje no, czy zasady, czy może nawet to nie są żadne zasady, tylko
przyzwyczajenia do czegoś tam, że w tym konkretnie kubeczku sobie kawę robię codziennie rano. Okej, nie ma znaczenia. Są to bardzo, bardzo dobre doświadczenia. Są to bardzo pozytywne doświadczenia i warto w ten sposób także pomagać ludziom, warto przyjmować. Całkiem obcych ludzi. Chcę podkreślić, że wszystkie 12 osób, które się przez nasz dom przewinęły, które się pojawiły, które mieszkały, spały w naszym domu, żadnej z tych osób nie znaliśmy. To były dla nas absolutnie obce osoby. No dobrze słyszeć, że jednak te doświadczenia są pozytywne. Przechodząc trochę dalej tematycznie, bo pomoc osobom poszkodowanym wojną jest teraz tematem niezwykle istotnym, cały czas aktualnym, natomiast potrzeby innych osób poszkodowanych, potrzebujących cały czas występują i cały czas mają miejsce. Więc tutaj chciałabym się odnieść do właśnie zbiórek związanych z innymi fundacjami, chociażby opiekującymi się dziećmi. I tutaj wspomnieć wydarzenie wyjątkowe, które nas czeka i o którym tutaj porozmawiamy. Będzie to bal Konstytucji 3 Maja Fundacji Sapere Aude, podczas którego również będą miały miejsce licytacje charytatywne. No i właśnie podczas tych licytacji będziemy zbierać na wyjątkowy cel, ale również będziemy licytować wyjątkowe przedmioty. I właśnie o powiedzenie o tym naszym wyjątkowym przedmiocie teraz chciałabym prosić, bo tutaj mamy specjalistę od tego tematu. No to warto zacząć od tego, że na pierwszym balu, który miał miejsce w ubiegłym roku, skromnie wystawiłem piłkę nożną z podpisami zespołu Iron Maiden i z dużym, naprawdę dużym zaskoczeniem zobaczyłem, że ta piłka osiągnęła zawrotną kwotę. I to bardzo jakby pozytywnie tak nastroiło, że to ma sens, że to jest, że to warto, że to też jest takie dobre, że jednak są ludzie, którzy gotowi są w sumie za błahy przedmiot zapłacić poważne pieniądze. W tym roku podjęliśmy wspólnie decyzję, że wystawimy na bal charytatywny zabytkowy samochód marki Warszawa 224, który to samochód wspólnie z moim synem Maksymilianem przez prawie 6 lat odbudowywaliśmy razem. Samochód na początku był w złym stanie. Główne naprawy były robione w profesjonalnych warsztatach zajmujących się takimi zabytkowymi samochodami, czyli remont silnika, czyli uszycie tapicerki, czyli pomalowanie całej karoserii. To się wszystko odbywało w profesjonalnych warsztatach. Jednak sporą ilość, dużo prac, takich drobnych, takich pieczołowitych, wymagających dużo serca i też dużo takiej cierpliwości wykonaliśmy w naszym garażu po prostu z synem i jest to troszkę takie nasze dziecko. Jestem przekonany, że Warszawa osiągnie wysoką kwotę, jest naprawdę w dobrym stanie i też wiem, że we Wrocławiu jest wielu miłośników zabytkowej motoryzacji. Zresztą do Warszawy to sentyment jest, do takiego auta Warszawa jest duży sentyment wśród ludzi, którzy nawet nie muszą być miłośnikami starej motoryzacji. I postanowiliśmy przeznaczyć ten samochód w tym roku, w maju, na licytację. Już trudno się w tym aucie nie zakochać, co miałam przyjemność się nim przejechać chwilę temu. Tak, wspomniał Pan o właśnie licytacji, o piłce z podpisami Iron Maiden na poprzednim balu niepodległościowym Fundacji Sapere Aude. To z tego, co pamiętam, zawrotna kwota 150 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych. Tak, tak. Finalnie z samego balu 221 tysięcy 700 złotych przeznaczone na Fundację Gajusz, opiekującą się dziećmi nieuleczalnie chorymi. I w tym roku również te środki, które zostaną osiągnięte właśnie z licytowania Warszawy, pójdą ponownie na konto Fundacji Gajusz w pełni, więc myślę, że cel szczytny do wspierania. Mam nadzieję, bardzo chciałbym, żeby kwota pozyskana z licytacji zabytkowej Warszawy, żeby przekroczyła to wszystko, co na pierwszym balu zostało zebrane, byłoby bardzo, bardzo miło. Ale ważne jest podkreślenie tak naprawdę to, że jeszcze raz wracając na chwilkę do tych dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. Trzeba pomagać uchodźcom, warto pomagać uchodźcom, ale również nie wolno zapominać o tych potrzebach, które tutaj na miejscu są i właśnie o dzieciach, szczególnie o chorych dzieciach, o nieuleczalnie chorych osobach. Bezwzględnie musimy pamiętać i też dlatego taka nasza jest decyzja, żeby tą Warszawę zabytkową wystawić. I też chciałem wszystkich Państwa zachęcić do brania udziału w licytacji i chciałem poprosić, żeby być hojnym w tej licytacji.
Cóż, ja się mogę tylko tutaj przychylić do tej prośby. Warto licytować, bo jest szczytny cel, no i też przepiękny samochód, nie ma co ukrywać. Naprawdę imponujący, zachwycający, no kawałek historii i tak wspaniale zadbany, że no nic tylko się zakochać i nic tylko nic licytować. Warszawa z 1969 roku jeździ bardzo powoli, również powoli hamuje, ale hamuje. Skrzynia jest trzybiegowa, tak jak powiedziałem wcześniej, całkowicie uszyta nowa tapicerka. Samochód jest w 100% sprawny, wszystko działa, wszystko funkcjonuje, jest bardzo gruntownie odbudowany. Przez wiele, wiele lat będzie służył nowemu nabywcy. To na pewno. No cóż, nie mogę się już doczekać balu, żeby też pogratulować nowemu nabywcy. I cóż, ja dziękuję serdecznie za rozmowę. A dzisiejszym moim rozmówcą był pan Michał Bobowiec, wrocławski samorządowiec. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. I z tego miejsca zapraszam już do obejrzenia kolejnego odcinka W ogniu pytań z Fundacją Saper Aude, a państwu życzę dobrego dnia.